Siemano, witam was Łukasz z motocyrku. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy odpalać kładzika na zimno. Silnik jest całkowicie zimny, proszę zobaczyć. Tak. Ok, jest zimny, włączamy zapłon. Stanie wyłączone. Cyka ładnie. Bez problemu, od razu odpala. Czy to jest minus 10, czy to jest minus 5, czy to jest plus 20. Przeważnie odpalam go bez ssania. Proszę bardzo, piękny silnik na licencji Hondy. Tutaj stoi Made in Taiwan. No, dość elegancka maszyna. Obroty są wysokie, bo na gaśniku, na śrubce, na przepustnicy podniosłem mu obroty, zawsze tak robię, jak odpalam. Nie muszę go męczyć na ssaniu, a przejadę parę metrów. Tu jest śrubka regulacji obrotu. Tak. I maszyna już ma niższe obroty. O, ładnie jest. Ładnie chodzi. Kładzik jeszcze brudny, bo ostatnio wyprawie, jeszcze go nie myłem. Także myślę, że dzisiaj albo jutro go już umyję. Także będzie już ładnie czyściutki, ale nie na długo pewnie. Kładzik trochę luźny, jak już mówiłem, poprzednik filmika. Także zimny start się udał całkowicie, nie zabił. No a ja jeszcze cały czas na rezerwie, nie przestawiam w ogóle kranika, nic mi nie cieknie. Benzyna nie leci, żadnych tam źródeł, gaźnik bardzo szczelny. Rozruch tylko elektryczny. Maszynka ładnie chodzi. Hamulce z przodu mam bębnowe, z obydwu stron jest. Rama jest na licencji Yamaha, jest to Yamaha, Yamaha na B się nazywa. To już zaraz to przypomnę. Silnik mamy na licencji Hondy, jak w większości chińskich składów lub innych motocykli, na przykład Romet K125 też ma taki silnik, jest to silnik OHV na popychacza. Bardzo trwała konstrukcja, bardzo mocna konstrukcja. Pięciobiegowa skrzynia biegów, niestety brak wstecznego. Bardzo to boli w terenie, na przykład, bo w mieście akurat nie przeszkadza mi też bardzo, aż tak bardzo, ponieważ jest lekki, jest leciutki, bardzo łatwo go zwyknąć, także nie ma problemu. Ok, gasimy, bo zaraz sąsiedzi się dopierdolą, nie? Ok, no to miłego oglądania, trzymajcie się ludzie, trzymajcie się też.